Drodzy Państwo, dzisiaj zajmiemy się tematem rozwiązywania problemów pracowników pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w ramach zakładu pracy. Problem jest następujący. Pracownicy jakiś czas temu nie otrzymali maseczek ochronnych ani innych środków zabezpieczających przed ewentualnym zarażeniem wirusem. W tym momencie pracownicy stwierdzili, że nie będą wykonywać pracy. Po pewnych uzgodnieniach jednak otrzymali te środki ochrony. Pytają mnie, jak mogą tutaj ochronić swoje prawa i z jednej strony w obecnie panującej sytuacji i też w normalnej sytuacji. Drodzy Państwo, co możemy zrobić? Można założyć związek zawodowy. Do założenia związku zawodowego w zakładzie pracy wystarczy 10 osób. Te osoby nie muszą pracować na podstawie umowy o pracę. Może to też być umowa cywilnoprawna, czyli umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy każda inna. Żeby taki związek zawodowy powstał, trzeba go jednak zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Żeby tego uniknąć i tej nadmiernej biurokracji, można jednak dołączyć się do istniejącego już związku zawodowego, który jest międzyzakładowym związkiem zawodowym. W Polsce mamy kilka takich międzyzawodowych związków, które są naprawdę duże. Po pierwsze, jest to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Po drugie, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Dodatkowo mamy Forum Związków Zawodowych albo też Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Każdy z tych związków ma troszeczkę inny profil działania, ma jakieś troszeczkę inne priorytety, ale przez dołączenie się do takiego związku zawodowego unikamy tej zbędnej biurokracji, więc jest to łatwiejsze. Dostajemy też wtedy materiały i program samego działania, jak ma wyglądać cała struktura naszego związku, więc jest to łatwiejsze. Kiedy taki związek zawodowy powołamy, to z jednej strony zarząd tego związku zawodowego pilnuje naszych praw pracowniczych, tego, żeby nie dochodziło do dyskryminacji, tego, żebyśmy mieli zagwarantowane ochronę całych praw pracowniczych, ale z drugiej strony może też taki związek zawodowy powołać społecznego inspektora pracy. Społeczny inspektor pracy może być członkiem związku zawodowego, ale nie musi być członkiem związku zawodowego. Natomiast jest to doświadczony pracownik, który może wydawać zalecenia pracodawcy co do usunięcia jakichś zaniedbań proceduralnych, usunięcia jakichś na przykład braków technologicznych, czy usunięcia jakichś nieprawidłowości prawnych, czy to usunięcia jakichś dyskryminujących zapisów w umowach, czy czegokolwiek innego, i kontaktuje się z Państwową Inspekcją Pracy, która też na tej podstawie kontroluje, jak są chronione prawa pracowników w danym zakładzie pracy. Drodzy Państwo, to jest, można powiedzieć, taki w ogólnym zarysie, jak bronić swoich praw pracowników, pracowniczych w zakładzie pracy, nie wychodząc poza ten zakład pracy, więc to jest chyba coś najlepszego, najprostszego, a z drugiej strony najskuteczniejszego, co mogę Państwu polecić. To na dzisiaj to wszystko. Linki do wszystkich związków zawodowych i organizacji będą w opisie. Ja Państwu dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego filmiku. Proszę o pozostawienie subskrypcji, a także naciśnięcie dzwoneczka, żeby pojawiały się Państwu wszystkie powiadomienia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.